brałem pod uwagę przede wszystkim to, że to jest rola, która jest najeżona szeregiem aforyzmów, paradoksów, którymi ten stary uczony częstuje swoich partnerów. Byłem pewien, że to potrafi bardzo dobrze zrealizować Bista. Ponieważ jest to aktor, który konstruując swoją rolę, przede wszystkim wychodzi od tekstu. Nie myśli jeszcze o ruchu, nie myśli o zewnętrznym wyrazie, tylko myśli o tekście i o tym, co ten tekst ma zagrać w danej sytuacji. Rozmowy, które są nieraz często ciężkie dla aktora, bo to nie jest dialog o byle czym, to jest dialog o zagadnieniach moralnych, o zagadnieniach filozoficznych. To jest ciężka sprawa i dla publiczności, i dla aktora bardzo często. Chodziło o to, żeby nadać temu żywą formę prostej rozmowy, i ażeby wszystkie te rzeczy pozornie trudne stały się łatwe, i co znakomicie zrealizował aktor w ostatecznym wyrazie, w ostatecznej formie. A ty, Klarka. Chodź do mnie. O tak. A tylko nie bądź smutna. Proszę cię. O tak. Mam ci pewną wesołą deklarację do zwiastowania. Otóż w życiu naszym musi zajść pewne przemienienie. Transmutacja. Rozumiesz? Tak. Otóż ten twój sposobnik sądowni, czyli aplikant z trybunału, co za tobą lata, to jest ladaco. Latawiec. Ladacznik. Nie ma sobie co takim zaprzątać głowy. Zdradziłaś mnie, wiem. Raz tylko. Raz, dwa razy, 10 razy. Nie wchodzę w to. Nie wchodzę w to z kim, gdzie, jak, dość, że zdradziłeś. Ale nie płacz. Nie bądź smutny.